Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. W dzisiejszym odcinku nadal będziemy pochylać się nad bezpieczeństwem medialnym. O tym wszystkim z naszym gościem, którym jest pani doktor nauk ekonomicznych Natalia Zimniewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani doktor już bardzo dużo nam powiedziała o tym, jak ważne są media i o tym, jak media potrafią być niebezpieczne. Niebezpieczne dla nas osobiście, ale niebezpieczne również dla interesu naszego państwa, ponieważ za mediami zawsze ktoś stoi. Jak nie interes międzynarodowy, biznes, to obcy wywiad również może mieć tutaj coś do powiedzenia. Pani doktor, media to taki widzialny, to tacy widzialni wykonawcy niewidzialnych interesów. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądają te niewidzialne interesy, to znaczy, kto za nimi stoi? Już w poprzednich naszych spotkaniach powiedzieliśmy sobie o tym, że media są bardzo w znaczącym stopniu finansowane przez biznes liberalny, czyli biznes, który ma związki ze sprzedażą prezerwatyw, antykoncepcji, związki z aborcją, in vitro, zarabia na homoseksualizmie, na transseksualizmie, na erotyce. I w związku z tym, ponieważ to finansowanie jest ogromne, a finansowanie strony Kościoła jest nieznaczne, media jakby w pewnym sensie są sterowane przez to, kto je finansuje. Można powiedzieć, kto finansuje, ten kontroluje. Kto finansuje, ten ma wpływ na to, co się dzieje. Jeżeli media są zależne od biznesu, od reklamodawców, od prywatnych firm, od zwłaszcza globalnych, potężnych koncernów, to muszą ten przekaz tak kreować, żeby nie zarazić sobie tych reklamodawców, żeby ich przyciągnąć. W związku z tym, ponieważ ci reklamodawcy jedne media faworyzują, właśnie te lewicowo-liberalne, które sprzyjają ich interesom, a inne media dyskryminują, czyli dużo gorzej, dużo słabiej są finansowane media prawicowe. Media żyją w pewnego rodzaju szantażu, tak? Czyli ten wpływ biznesu na media jest ogromny. I teraz media, żeby się przypodobać, przyciągnąć reklamodawców, wszystko, co się dzieje w państwie, tak oceniają, aby właśnie ci reklamodawcy nie poczuli się urażeni, jakoś odstraszeni. I teraz ta ocena sytuacji w państwie odbywa się w dużej mierze poprzez ocenę zachowań różnych grup zawodowych, na przykład przez ocenę partii politycznych, przez otaczanie ochroną jednych i takim tworzenie takiego obstrzału przeciwko innym partiom politycznym, zwłaszcza tym partiom prawicowym, tak? Odbywa się realizacja interesów wielkiego biznesu, odbywa się także poprzez ocenę katastrofy smoleńskiej, poprzez ocenę badań naukowych. Ci naukowcy, którzy są wygodni interesom wielkiego biznesu, są częściej zapraszani, są bohaterami, wręcz celebrytami mediów. Ocena celebrytów, aktorek, promowanie pewnych celebrytów jest nieoderwane od właśnie tego, jak to oceniają reklamodawcy. A zatem także ten cały przemysł rozrywkowy, ten show biznes jest bardzo silny, chce czy nie chce, czy ma tego świadomość czy nie, jest uwikłany w to, kto zapłaci mediom. Są środowiska pozarządowe, czy na przykład organizacje feministyczne, przez to, że są faworyzowane przez duży biznes, przez biznes medialny, a także przez właśnie wielki biznes reklamowy, uzyskują coś do rodzaju darmowej reklamy i dzięki temu po prostu uzyskują środki finansowe na swoją działalność. Czy te grupy zawodowe, różne grupy zawodowe, dzięki temu, że faworyzują interesy biznesu, uzyskują taką, można powiedzieć, sytuację, taką pozycję medialną, dobrą pozycję medialną, a to się przekłada na ich sytuację finansową. A zatem to też nie jest oderwane od ich sytuacji materialnej. Czy można powiedzieć, między biznesem, reklamodawcami, a tymi grupami zawodowymi jest taki pośrednik, tak? I tym pośrednikiem są media. Które stają się niestety zakładnikiem bardzo często. I zakładnikiem, suwerenem tak naprawdę w tym wszystkim jest reklamodawca. To on decyduje, komu wpłaci pieniądze. On ma tutaj w pewnym sensie ten najwyższy wpływ na to, co się dzieje. To jest zupełnie inne przestawienie jakby myślowe, tak? Niż to, co się nam mówi. Zupełnie inne ujęcie myślowe niż to, co się nam na co dzień mówi o systemie, bo nam powiedziano, że my mamy najwyższą władzę, tak, w państwie. My ludność mamy największą władzę w państwie. I teraz ta ludność uzyskuje z różnych grup zawodowych, można powiedzieć, te same hasła. Czyli na temat aborcji to są powtarzalne slogany, tak, że to jest prawo kobiety i tak dalej. Na temat homoseksualizmu, katastrofy smoleńskiej, ten przekaz jest zbliżony. Czyli tych najbardziej chronionych przedstawicieli różnych grup zawodowych, chronionych medialnie,
Z ich strony płynie podobny przekaz do obywatela, co wzmaga wrażenie bezstronności, obiektywizmu przekazu i taki lud, taka ludność idzie do urn wyborczych, wybiera partie polityczne, określa kierunek rozwoju prawa, kierunek rozwoju państwa. Chciałam to powiedzieć, że pewnym błędem środowisk prawicy jest to, że koncentrują się w dużej mierze, próbując przeciwdziałać temu zalewowi, tej sile tego lewicowego nurtu. Próbują koncentrować się na politykach, prawda, krytykuje się partie polityczne, krytykuje się naukowców, niektórych celebrytów. Natomiast właśnie, powiedzmy to jeszcze raz, to są widzialni wykonawcy niewidzialnych interesów. Niezależnie od tego, czy te partie polityczne, czy też środowiska feministyczne, czy ci aktorzy, aktorki mają pełną świadomość tego, w czym uczestniczą i dlaczego są za to faworyzowani, za co innego krytykowani przez media. Niezależnie od tego, stają się wykonawcami interesów wielkiego biznesu, jeżeli właśnie wykazują takie zachowania, powiedzmy, antyklerykalne, liberalne, lewicowe. Mówimy o tych mediach lewicowo-liberalnych. Znamy takie pojęcie jak marsz przez instytucje. Instytucje lewicowe po prostu chciały zawłaszczyć każdą dziedzinę ludzkiego życia, począwszy teatr, film, kino, telewizja. No i tutaj widzimy biznes i reklama, a więc później i media. Kto tak naprawdę stoi za tym biznesem? Biznes, myślę, że stoi sam za sobą, tak? To znaczy biznes już, oczywiście mogą być tam dalsze, może się doszukiwać dalszych powiązań i wpływów, ale biznes się kieruje tym, co się sprzedaje, tym, co jest dochodowe. I tutaj w pewnym sensie włączają się pewne takie naturalne zjawiska ekonomiczne, pewne samoczynne mechanizmy ekonomiczne. No, prezerwatywa kosztuje, za nią trzeba zapłacić. Środki naturalne, środki właśnie obserwacji organizmu kobiety, te, które są promowane przez metody naturalne, tak, są po prostu niedochodowe, bo nic się nie kupuje, żeby stosować naturalne metody obserwacji cyklu. Kobiety chrześcijanki nikomu w zasadzie nie płacą za dużo, tak? To, że to jest niedochodowe po prostu, na tym się nie zarobi. Na protechnologii się nie zarobi za bardzo, natomiast na in vitro się zarabia. I to jest po prostu to są takie realia finansowe. I to, co jeszcze można by dopowiedzieć do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że tak długo, jak nie zajmiemy się tym pierwszym etapem, czyli nie zaczniemy podejmować działań, a można takie działania podjąć, które będą przeciwdziałały zachowaniom mediów w taki sposób, żeby właśnie realizować interesy wielkiego biznesu, tak długo nie zajmiemy się działaniami w tym miejscu, tak? Tak długo nie uspokoimy tych zachowań dalszych, te procesy zachowania różnych właśnie instytucji, środowisk politycznych czy kulturalnych, to wszystko są konsekwencje, są skutki innego problemu, a przyczyna jest w innym miejscu. I tutaj w to miejsce powinniśmy się troszeczkę wpatrywać i się jemu przyjrzeć i podjąć pewne działania, które można podjąć, które mogą zapobiegać tym wszystkim negatywnym konsekwencjom, które skutkują na cały system. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli ktoś jest uwikłany w konflikt interesów i odbiorca ma świadomość, że na przykład profesor postawiony w telewizji ma związki z jakimś przemysłem farmaceutycznym i on namawia do jakichś produktów, które są sprzedawane przez ten przemysł farmaceutyczny, to zaufanie do takiego przekazu jest kilkukrotnie mniejsze. Natomiast jeżeli się nic nie mówi o tych związkach, to odbiorca przyjmuje domniemanie bezstronności. A zatem ukrywanie istniejących związków nadawców, związków finansowych jest nieuczciwą praktyką rynkową, jest taką agresją rynkową, dlatego że pozyskuje się nienależne zaufanie. Jeżeli odsłonilibyśmy różnymi działaniami prawdę o właśnie tym finansowaniu mediów, tych zależnościach, w których media funkcjonują, to również zaufanie społeczne byłoby takie, jakie się mediom należy. Ale do tego odsłonięcia potrzebne byłyby właśnie kontrmedia, a więc media prawicowe, bo ktoś musiałby to robić. No, dzieje się to również za pośrednictwem bardzo często internetu, ale są to jednak anonimowe wpisy, więc tutaj również trudno w to wszystko wierzyć. Pani doktor, dziękuję za tę całość naświetlenia tej sytuacji mediów i tego, że media są dobre, z założenia służą informowaniu,
wychowaniu, ale mogą być również niebezpieczne dla nas. Dziękuję raz jeszcze. Naszym gościem była pani doktor nauk ekonomicznych Natalia Ziemniewicz. Dziękuję również Państwu. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa.